Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejna część przygód moich, czyli Pain Trackers Go w Project Cars 2. I w tym momencie mamy Dubaj i znowu tą cały czas Azja, formuła Rookie Championship Azja. Tak jak już wspominałem w poprzednim odcinku, jest to poniekąd restart tego, bo pewnie teraz też nie zaliczę, zważywszy, że mój poprzedni odcinek dotyczył znowu Japonii, w której to znowu miałem tam delikatne problemy, więc mam nadzieję, że tutaj w Zjednoczonych Emiratach Arabskich uda mi się lepiej poprowadzić tego bolida i no, mam nadzieję, że jakieś tam miejsce zdobędę. Nie wiem, jak będzie wyglądało, jeżeli chodzi oczywiście o, że tak powiem, trening i pierwsze kwalifikacje plus, no ogólnie, no wiecie, o co mi chodzi. To jest wszystko, że tak powiem, kwestia, chociaż ten tor mi się bardzo podobał i tu miałem nawet całkiem spore wyniki, jak pamiętam, nawet w sesji takiej własno-treningowej. I mi się tutaj bardzo przyjemnie jechało. Ten w Japonii mi się dość nie podobał. Natomiast ten nawet nie był taki zły. Nawet tego gościa przede mną prawie doganiam, zobaczcie. Także no powiem wam, że sam jestem teraz troszeczkę pod wrażeniem sam siebie. No jedź. No i tu na tej prostej, czy mi się go uda wziąć, panie panowie? Panie panowie, łeb. Dawaj. Jest mój. Teraz tego nie zmaścić. A będzie bardzo dobrze. Żeby tylko mnie nie wzięło. Zobaczcie, całkowicie inne zachowanie tego bolidu na tym torze, powiem wam. Bo nawet ja czuję pod kierownicą, że przyjemniej mi się go prowadzi w porównaniu do poprzedniego. I ten w Japonii to jest dla mnie jakiś taki straszak, powiem wam szczerze. Za szeroko. Ale i tak nie ma takiej tragedii, jak widzę. No, dość sporo się cieszę. Bo powiem wam, że naprawdę nie dość, że wyprzedziłem. Jeszcze to jest takie, wiecie, testowe. Bo to treningówka. Ale już jestem. Nie dość, że go wyprzedziłem. Ogrążenie temu. Teraz nawet mnie nie dogonił. Więc jestem zadowolony. A, tam jest na samym początku, to muszę pamiętać. Jestem drugi. Trzeci. Ja nie wiem, na jakim podstawie teraz w tym momencie. Troszkę mnie to zastanawia. Czyli znowu gdzieś tutaj jestem za słaby. Że tak powiem. A chyba wiem, w którym momencie. Tam jest ten ostry zakręt. Tam po prostu. O, właśnie tutaj. Po prostu pierwszym razem, jak już na czas było, to trochę za słabo wyjechałem. No już widzę, że po czasie, że to daje swoje plusy. I się właśnie odzywa to. No jest ponad 3 sekundy. Tu, 2,5. Więc to jednak widać. No i tutaj ten wyjazd. Okej. Pierwsze, słuchajcie. Uda mi się jeszcze? Czy mi się jeszcze uda? Oto jest pytanie.
No byłbym w szoku i tak mam już poniekąd drugie miejsce. Więc ten czas mi się dość bardzo podoba. Także wiecie. Pół sekundy. Ponad. Idzie dobrze, panie panowie, idzie dobrze. Idzie bardzo dobrze. No nie do wiary, zobaczcie, prawie jedną sekundę przegoniłem. Jestem w szoku. Dobra, ja tu sobie oczywiście już zjeżdżam do boksu. Sesja startowa według mnie bardzo dobra. Zobaczymy, jak będą kwalifikacje. Od razu zaczynam, bo mi się bardzo ładnie udały. W szoku jestem, słuchajcie. Przepiękny czas miałem. Zobaczymy, jak wyjdzie dalej. Mamy kwalifikacje. Mam zimne opony, więc jeszcze nic tutaj nie wykombinuję takiego, co bym chciał. Na zimnych oponach to za dużo nie zdziałam. Ale mówię, bardzo przyjemny ten tor jest. Nie ma aż tak dużo zakrętów, a mimo to nawet te zakręty, które są, trzeba dość srogo zwolnić. A z drugiej strony można i też bardzo ładne prędkości, że tak powiem, wyskurać. Także nie ma takiej tragedii. Także ja jestem zadowolony. Zobaczymy, jak będą inni jechali. No, czy jestem w stanie je zdobyć? Jestem w stanie, to wiem. No bo to runda kwalifikacyjna pokazała, że tak powiem. I zobaczymy teraz. Teraz start. Chwila prawdy. Muszę być tylko na zielonym pasku. Przynajmniej teoretycznie. To jest mój czas. Wszystko, co poniżej, będzie, że tak powiem, moją porażką małą. No i już pół sekundy. Jest niedobrze. Tam pierwszy chyba ten skręt, co miałem, że tak powiem, był bardzo zły według mnie. I to dlatego spowodowało, że jestem teraz tutaj słaby. To się odbija na każdym kroku. Na każdym dosłownie delikatnym zakręcie. Tutaj też bardzo, bardzo szeroki, za szeroki ten łuk wziąłem. I to jest sekunda straty. No i trzeba to teraz odrobić. A sekunda straty to jest bardzo dużo. To jest tutaj, ten zakręt, ten skręt. To jest bardzo ładny, gładki skręt, można go ładnie zaliczyć. Bardzo, bardzo gładko mi poszło. Zobaczcie, ile mam zysku już. Też jeszcze się trzymam, słuchajcie, jeszcze się trzymam. Za szeroko, za szeroko, za szeroko, tu trochę stracę. Czy odzyskam? Mogę nie odzyskać. Za szeroko tam było. Ale tutaj odzyskałem. No, nie jest źle. Trzecie miejsce. Według mnie bardzo dobry czas. To jest tylko tam niewiele, prawie 0,6 sekundy.
Powalczę jeszcze jeden raz. Zobaczę, czy mi się uda cokolwiek tutaj wyskórać. Nie wróżę sobie nie wiadomo jakichś czasów. Ale może, może, kto wie. Tu mam w ogóle gorsze, zobaczcie. Więc raczej wątpię, żebym gdzieś coś zarobił. Ale kto wie, tu za szeroko znowu. Ale kto wie. Wiem, że tam nieładnie, bo tam ścięte było bardzo. No, ale nie jest źle. 83. Według mnie dobrze. Można, że tak powiem, jechać. Zakończyć i drugie miejsce. Powiem wam, że... Jestem zaskoczony. Zobaczymy, jak wyjdzie. Muszę przejechać 3 okrążenia w takim samym wynikiem, jak przejechałem tamte. Czyli nie przejmować się, wiecie, przeciwnikami, tylko jechać przed siebie. I tyle. I myślę, że to może dać mi jakieś tam, może wysokie miejsce nie, ale na pewno nie dość niskie, no chyba, że gdzieś tutaj znowu mnie gdzieś złapie i owinie, że tak powiem. A to jest najgorsze, co może być. A już tak nieraz miałem. Także wiecie, wszystko jest możliwe. Tutaj nawet ten zakręt mi się udał, chociaż 2 razy wcześniej mi się nie udawał aż tak. Zobaczymy. Aha, a to ja mam przeciwko nim. Okej. Nie przedobrzyć. Trzymać się swojego. I tyle. I wykonać tą robotę tak, jak powinna być zrobiona. Że no mam nadzieję, że tym razem mi się trochę uda i trochę poszczęści. Chociaż delikatnie, że będę mógł przejść do następnego, że tak powiem, turnieju i Grand Prix. Także zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Także wiecie, powoli, powoli do przodu, człowiek się uczy, zresztą jak widzicie, tutaj już nie mam takich błędów, nie wiem, od czego to zależy, w tym wypadku nie miałem praktycznie żadnych błędów w porównaniu do Japonii, gdzie no tam notorycznie coś się działo, co było dla mnie dość dziwne i druzgoczące. Także wiecie, czasami się zastanawiam, o co chodzi w tym wszystkim. Jeżeli chodzi o Project Cars. No ale ja nic tutaj nie poradzę, nie projektowałem tej gry, nie mam aż tak, mówię, pojęcia na temat tej gry dużo. Tyle co sobie pojeździłem kilka razy, plus to co macie nagrane. A to jednak nie jest za wiele. I jednak na tyle samochodów co tutaj jest, nauczyć się ich wszystkich kontrolować i w ogóle, to jednak jest spory wyczyn. Naprawdę jestem pełen podziwu tych graczy, którzy przechodzili tam, naprawdę rekordy bili na tych okrążeniach, bo to jest wyczyn. Jest pierwsze miejsce.
Nie do wiary! Pierwsze miejsce! Jest! Jestem w szoku! Ponad 2 sekundy ich wyprzedziłem. Że tak powiem, od samego początku do samego końca było spoko. Jakie srogie wyprzedzenie ten samochód ma. Super, naprawdę, ja się tak cieszę. No już nawet nie wiem, co mam powiedzieć, bo zobaczcie, jakich zostawiłem. Jeszcze mój, nie, mój nie. No to jeszcze zespołu chyba nie wziął i nie... Że tak powiem, nie zdobył drugiego miejsca. Trzecie widzę. No, no, robię tak zdjęcia, bo wiecie, nie wiem, które będzie najlepsze jeszcze. Powinno być. No nic. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za oglądanie. Ciekawe, czy przejdziemy, że tak powiem, do następnego, tylko jestem pełny, że tak powiem. Podium. No spoko. Zespół pierwsze. Okej. To co, przechodzimy dalej? Przechodzimy czy nie przechodzimy? Słuchajcie. To jest dobre pytanie, a teraz takie trochę emocje moje własne. Było 10? Było przeszliśmy. No super. Jestem zaskoczony. No powiem wam, że jestem zaskoczony dość. No nic, dzięki wielce za oglądanie, do zobaczenia następnym razem, do usłyszenia, na razie, cześć.